do dwójek, do trójek, do po jednemu, jak mówię. Polską kawalerię, która walczyła zgodnie z, maszerowała konno, ale walczyła pieszo, wspierały armatki przeciwpancerne i taczanki. Na taczankach, które miały zaprzęg trzykonny lub dwukonny, zaprzęgnięte właśnie w trzy konie i znajdowały się na nich karabiny CKM-y, ciężkie karabiny maszynowe do zwalczania przeciwnika i po to znajdowały się na taczankach, żeby nadążały za konnicą. Także wspierało kawalerię działka przeciwpancerne wzór 36 Bofors, które Polacy produkowali przed wojną w trakcie przygotowań do wojny na licencji szwedzkiej. Były bardzo użyteczne w 1939 roku i nasza kawaleria skutecznie wykorzystała zdolność 37 mm tych armatek, które niszczyły pociągi, przepraszam, pojazdy pancerne wroga. Należy dodać, że Polska, ponadto trzeba powiedzieć, że na wyposażeniu brygad